Dzień dobry Państwu. Mamy piękny dzień, słońce świeci. Ci co mnie znają, to znają, ci co nie znają, to poznają. Telewizja Kobyłka postanowiła zacząć cykl pewnych krótkich form, które spróbujemy połączyć później w większą filmową. O pewnym problemie, który dotyka kobyłkę i właściwie nasz obszar ten wołomiński. Nie chodzi o te gumki, co tu leżą obok, chodzi o śmiecie. Oczywiście, znamy trzy formy ich, ich utylizacji w naszym obszarze. Jedna jest bardziej ekologiczna, czyli generalnie je segregujemy, wyrzucamy do śmietników i, i one później są składowane na składowiskach. Ale są jeszcze dwie formy, które są niestety złe. To jest wyrzucanie do lasu i Niestety, palenie tym w piecach. Spróbujemy Wam przybliżyć ten temat, rozmawiając z różnymi ludźmi, z tym, jakie mamy możliwości, żeby jednak tego nie robić. Jest piękne słońce, spacerujemy sobie. Lubimy spacerować. Mamy dużo terenów leśnych, są bardzo fajne, ale niestety są mocno zaśmiecone. Zawsze się potykamy o coś, nawet gumowego. Takie duże, ale też mamy gumy małe. Estetycznie, dla mnie obie formy są złe. Nie da się przejść obok tego obojętnie. Oczywiście możemy dyskutować, co się dłużej rozkłada: czy ta opona, na której ja siedzę, czy ta prezerwatywa, która leży obok mnie. To trochę takiej nauki, dość prostej. Opona to jest syntetyczny kauczuk i wiele innych składników. Metalowe siatki, tkaniny syntetyczne. To jest technologia, która wykorzystuje polimery. One się niestety będą rozkładały w naszym środowisku od 300 do 500 lat. Czyli. Nasze dzieci, dzieci naszych dzieci, dzieci, dzieci naszych dzieci, i jeszcze dzieci, dzieci naszych dzieci, zawsze będą oglądały tą oponę w lesie. Po prostu. I się potkną o nią. Dobra, wróćmy do prezerwatywy. Jest mała. Co za problem? Teoretycznie jej zawartość jest biodegradowalna. Więc się nie będziemy zawartością zajmowali. Oczywiście jest z lateksu. Lateks jest biodegradowalny. Oczywiście, jeśli leży na zewnątrz, potykając się o niego, yy, możemy powiedzieć, że się rozłoży w krótkim terminie. To są bakterie, yy, promieniowanie UV i on się rozłoży w w bardzo krótkim terminie, mniej więcej takim, jakbyśmy jej nie użyli, czyli 9 miesięcy. Ale ma jedną wadę. Ma opakowanie. To opakowanie już niestety jest z polimerów, które się rozłożą po 300 latach. Czyli możemy uznać, że tak. Ona się rozłoży w 9 miesięcy, natomiast opakowanie rozłoży się po 300 latach.